Maj 2022 roku. Balenciaga wypuszcza kolekcję Paris Sneakers, gdzie w najbardziej limitowanej edycji 100 par najdroższa para kosztuje niespełna $2000. Buty według marki są ekstremalnie zniszczone, zużyte, zabrudzone i oznaczone. Kolekcja ta wywołała falę świętego oburzenia w internecie. Nie powiem, czy słusznie, czy nie. Ja ogólnie w tych trudnych czasach staram się oburzać jak najmniej, bo oburzenie zabiera niepotrzebnie energię, którą można przeznaczyć na coś innego, na przykład na nagranie tego filmu. A poza tym ta rzecz zabiera energię i ona kompletnie nie zasługuje na tę energię. Dzisiaj nie będziemy mówić o świętym oburzeniu, dzisiaj opowiemy dlaczego projektanci wydają takie kolekcje, czy jest to etyczne, oraz zahaczymy o socjologiczne zjawisko, jakim jest fetyszyzacja ubóstwa. Najpierw kilka zdań o środowisku. Nowe buty zostały celowo zniszczone, a najdroższe 100 par, i tutaj zacytuję, miały rozdarcia na bawełnie, a także czarne oznaczenia i zdrapania wzdłuż podeszwy. Biała wersja została poddana obróbce, aby odtworzyć proces odbarwiania. Celowe zniszczenie nowych butów bądź nowego ubrania jest dla mnie niczym innym jak po prostu karygodnym marnotrawstwem zasobów. Przecież, jak się zastanowicie, nic nie stało na przeszkodzie, żeby Balenciaga skrzyknęła swoich fanów, żeby oddali użyte już buty do marki, następnie Balenciaga by je odświeżyła i ponownie zniszczyła. Myślę, że też pogłębiłoby to więź marki z fanami i byłoby dość ciekawym projektem. Natomiast patrząc ogólnie, proces niszczenia nowego obuwia bądź ubrania może być bardzo szkodliwy dla środowiska, ale również dla zdrowia i życia pracowników, jeśli wykonują go ręcznie bez odpowiedniej odzieży ochronnej. I takim najbardziej jaskrawym przykładem jest efekt znoszonych jeansów. Efekt znoszonych jeansów uzyskuje się głównie dzięki procesowi piaskowania. W piaskowaniu używa się pistoletów wysokociśnieniowych, w których jest ten piasek. Piasek zawiera w sobie krzemionkę. Ta krzemionka podczas piaskowania, podczas tryskania tym piaskiem pod wysokim ciśnieniem, żeby dżinsy miały znoszony efekt, uwalnia z siebie krzemionkę, ponieważ krzemionka jest składnikiem piasku, więc ona dostaje się do powietrza, a następnie, jeżeli pracownik nie ma odpowiedniej odzieży ochronnej, niestety dostaje się do jego płuc, wówczas taki pracownik zapada na krzemicę o ostrym przebiegu. Niestety współcześnie jest to nadal śmiertelna choroba płuc, i nie wynaleziono na to lekarstwa. Biorąc pod uwagę, że każdego roku na świecie produkuje się 100 miliardów sztuk nowych ubrań, a mniej więcej 70% z nich ląduje na wysypisku bądź spalarni, dość mało intuicyjnym procesem wydaje się celowe niszczenie nowych ubrań i nowego obuwia. Zapewniam Was, założę się o wszystkie moje ubrania, które aktualnie posiadam, że jeżeli w tym momencie natychmiast projektanci mody i producenci ubrań przestaliby produkować nowe ubrania, to ubrań, których jest aktualnie w obiegu, naprawdę wystarczyłoby dla wszystkich i to na kilka ładnych lat. Hej, witam Was, montując ten film 30 sekund na autopromocję. Jak wiecie, trwa wyprzedaż moich produktów Poskrojone, tak naprawdę wchodzimy w ostatni tydzień wyprzedaży. Aktualnie przez dwa ostatnie dni trwa obniżka -50% od ceny wyjściowej. Od poniedziałku cena obniża się aż o 60% i jest to ostatni tydzień wyprzedaży. Po tym czasie sklep się zamyka. Zapraszam, linki będą w opisie, strona bokij.pl, bokij.pl. Tym bardziej wyda się to wręcz śmieszne, kiedy doczytamy oficjalny komunikat prasowy, który towarzyszył wydaniu tejże kolekcji. Zużyty wygląd butów sugeruje, że są one przeznaczone do noszenia przez całe życie. Cytując dalej, co jest kwestią, która jest szczególnie istotna w obliczu rosnących rozmów wokół branży szybkiej mody i wpływu nadmiernej konsumpcji na planetę. Tutaj moim zdaniem Balenciaga po prostu troluje swoich fanów i odbiorców, bo
tak naprawdę nie wiem, jak to inaczej skomentować. I dotarłam do komentarzy, w którym... To oczywiście są komentarze, nie żadne oficjalne źródła, ja się nie wgłębiałam w ten temat, ale Balenciaga czytałam, że potrafiła pić ze swoich fanów przez to, że kupują u nich takie drogie ciuchy. Paryskie trampki to również w praktyce przedstawienie zjawiska, jakim jest fetyszyzacja, romantyzacja ubóstwa klasy średniej, bądź akurat wydaje mi się, że w przypadku Balenciagi bardziej bezdomności. I przykładem we współczesnej popkulturze romantyzacji ubóstwa wśród ludzi, którzy mają wybór, była seria zdjęć wrzucona na Instagram przez Kim Kardashian i Kanye Westa, którzy są milionerami, a może i nawet miliarderami, w sumie nie wiem. W każdym razie mają bardzo dużo pieniędzy i mają wybór. Para wrzuciła serię zdjęć, które były bardzo niskiej jakości, na których byli ubrani w zwykłe, niemarkowe dresy, w żadne Dolce i Gabbany, a tłem do tych zdjęć było zwykłe mieszkanie. I to nie współcześnie zwykłe mieszkanie, ale mieszkanie, które troszeczkę, jak dla mnie, przypominało mieszkanie w Polsce w latach 90. Wszystko to w uproszczeniu sprowadza się do tego, że w głowie uprzywilejowanej osoby tworzy się romantyczny i przez to fałszywy obraz innego. Ten obraz jest bardzo uproszczony i ta uprzywilejowana osoba wydaje jej się, że wie, w co ten inny wierzy. I można to na przykład porównać tę atrakcyjność do ten pociąg do innego i to zafascynowanie innym, jak na przykład zafascynowanie innymi kolonizatorów, i mam tu na myśli rdzenną ludność na przykład Ameryk. I inny jawi się w głowie tej uprzywilejowanej osoby jako czysty przedstawiciel antyestablishmentu, jako osoba, która jest nieprzewidywalna, nieposkromiona, która walczy z systemem, która nie sprzedała się i nie można jej przekupić. I taka wizja atrakcyjna, wizja innego, powoduje, że projektanci wykorzystują ten trend romantyzacji klasy robotniczej, ubóstwa bądź bezdomności dla swoich ubrań po to, żeby nadać im autentyczność. Trend polegający na tym, że osoba, która ma wybór, osoba uprzywilejowana chce się znaleźć w sumie tutaj w tym przypadku dosłownie w butach innego, który jest atrakcyjny, wcale nie jest nowym zjawiskiem. Jeżeli chodzi o popkulturę, to na przykład znalazłam przykład piosenki, która została wyśpiewana w połowie lat 90. Zebrałem ją do supermarketu. Powiedziałem: udawaj, że nie masz pieniędzy, a ona tylko się zaśmiała i powiedziała: och, jesteś taki zabawny. Ja powiedziałem: ta, cóż, nie widzę, żeby ktoś jeszcze się tu uśmiechał. Czy jesteś pewna, że chcesz żyć jak zwykli ludzie? Chcesz widzieć to, co widzą zwykli ludzie? Chcesz sypiać ze zwykłymi ludźmi jak ja? Ale ona nie rozumiała, tylko uśmiechnęła się i wzięła mnie za rękę. I tutaj dochodzimy do momentu, dlaczego to w sumie nie jest etyczne zjawisko. Dziennikarka Dugan w swojej analizie fetyszyzacji ubóstwa porównała to zjawisko z piramidą Maslowa. Piramida Maslowa to jest piramida potrzeb w kształcie trójkąta, jak to piramida, gdzie u jej podstawy znajdują się potrzeby fizjologiczne człowieka, czyli te, które trzeba spełnić w pierwszej kolejności. Im dalej idziemy, im wyżej, to znajdują się również potrzeby człowieka, ale tym razem niekoniecznie do tego, żeby człowiek żył. U samego szczytu piramidy jest potrzeba samorealizacji. I tutaj przytoczę fragment tej analizy. Ludzie bezdomni, zupełnie bez siatki bezpieczeństwa, żyją na samym dole tej piramidy. Ludzie, którzy mieszkają na samym szczycie, w upojnej sferze samorealizacji, widzą bezdomnych tylko przez własne, niezwykle uprzywilejowane soczewki. To zjawisko zbliżone do kulturowego zawłaszczenia. I tutaj absolutnie nie chodzi o to, że osoba, która ma środki, że osoba zamożna ma nagle kupować tylko drogie rzeczy, nowe rzeczy i luksusowe marki. Naprawdę nie ma nic złego w oversize'ach albo w rzeczach z drugiej ręki, ale jeżeli osoba zamożna, osoba, która ma wybór, wygląda, odwzorowuje praktycznie w 1:1 wygląd osoby ubogiej, osoby, która wygląda tak, a nie inaczej, bo nie ma tego wyboru, jest
przywłaszczeniem kulturowym. I przywłaszczeniem w tym wypadku jest to, że osoba uprzywilejowana przywłaszcza sobie wygląd tej osoby, która jest uboga, tylko ze względów estetycznych, odwzorowuje ten wygląd tylko ze względów estetycznych, a nie uczestniczy w tym wszystkim, w czym musiała uczestniczyć ta osoba uboga, która nie ma wyboru. Chodzi o to, że tylko powierzchownie bierze sobie wygląd i wygląda tak, a nie inaczej, tylko ze względów estetycznych. Bo ubóstwo nie jest ani estetyką, ani okolicznością do naśladowania, czy do powierzchownego odwzorowania jej w życiu, wtedy, gdy mamy wybór. Lukrowanie niedopasowanych, brudnych, nowych ubrań kupowanych za miliony śmierdzi ignorancją i klasizmem, a kupowanie prawdziwie zniszczonych nowych trampek jest, jak dla mnie, za $2000 jest, jak dla mnie, po prostu groteską, a niczym innym. Teraz opowiem Wam o projekcie w kontrze, który aż kipi autentycznością. Holenderska Armia Zbawiciela wypuściła w odpowiedzi na kolekcję Balenciagi Paris Sneakers kolekcję prawdziwie zniszczone. Chodzi o to, że jest to projekt non-profit, gdzie można kupić buty, które są prawdziwie zniszczone, które są autentyczne, które były noszone przez miesiące, a czasami nawet lata, przez osoby, które były bądź nadal są w kryzysie bezdomności. I czujecie różnicę, prawda? Uważam, że przesłanie z piosenki wcześniej cytowanej Come On People jest dziś tym bardziej aktualne, ponieważ przepaść klasowa na świecie, są takie tendencje, że ogólnie coraz bardziej się powiększa, a wszystkie dane, raporty, przewidywania analityków wskazują na to, że jeżeli będziemy dalej dążyć do wzrostu za wszelką cenę, to będzie się jeszcze coraz bardziej pogłębiać. I pozwolę sobie przytoczyć na zakończenie jeszcze jeden fragment z piosenki Come On People. Nigdy nie zrozumiesz, jak to jest żyć twoim życiem. Bez znaczenia czy kontroli i bez miejsca, w które można się udać. Wynajmij mieszkanie nad sklepem, zetnij włosy i zdobądź pracę. Wypal trochę fajek i pograj trochę w bilard. Udawaj, że nigdy nie chodziłaś do szkoły, ale i tak tego nie załapiesz. Bo kiedy leżysz nocą w łóżku, patrząc na karaluchy idące po ścianie, jeśli zadzwonisz do taty, on może to wszystko przerwać. Tak, nigdy nie będziesz żyć jak zwykli ludzie, nigdy nie będziesz robić tego, co robią zwykli ludzie. Nigdy nie poniesiesz klęski jak zwyczajni ludzie, nigdy nie zobaczysz, jak życie przelatuje ci przed oczami. I na koniec chciałabym powiedzieć, że jak zwykle temat nie jest czarno-biały, ale przecież można o nim rozmawiać i próbować przedstawić swoje stanowisko, tak jak ja przed chwilą to zrobiłam, bo według mnie Balenciaga troszeczkę, a nawet bardzo przekroczyła granicę, ale jest to marka znana z tego, ma mnóstwo akcji tego typu, ja chciałam się skupić na tej jednej konkretnej i wiem, że nie jesteśmy niewolnikami i tak naprawdę jeżeli ktoś ma ochotę, ma pieniądze i chce, może sobie kupić paryskie trampki Balenciagi, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Także mam nadzieję, że film wniósł coś do waszego życia i dziękuję za uwagę i poświęcony czas. I do następnego filmu, pa!